czym podać keto krakersy? Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni, a za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Szukacie pomysłu na keto przekąskę? Jedliście keto krakersy? Zostańcie, bo dziś fenomenalny przepis na keto krakersy z sezamem. Zapraszam! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i pani Elżbieto, bardzo się cieszę, że spodobała się pani panierka do kotletów schabowych. Głównym składnikiem keto krakersów będzie siemię lniane mielone i możecie wybrać jasne złote lub brązowe. Sezam, letnia woda, przyprawy, zioła prowansalskie i papryka słodka lub ostra. I sól. Suche składniki mieszamy razem. I dokładnie mieszamy. Suche składniki wymieszane przesypujemy do większej miski, żeby nam się łatwiej mieszało, czy też wyrabiało. A ja Wam polecam chlebek keto smoki migdałowej. Kliknijcie kartę. Tyle ile się da, to mieszamy łyżką, a następnie zagniatamy ręką. Wyrabiamy ręką. Ciasto kładziemy teraz na papier do pieczenia, przykrywamy drugim papierem i rozwałkowujemy na taki placek grubości 2 do 3 mm. Mamy już rozwałkowane na placek taki mniej więcej właśnie 2 do 3 mm. Im cieniej placek rozwałkujecie, tym będzie krótszy czas pieczenia krakersów. Przekładamy teraz na blaszkę i kroimy albo na kwadraty, trójkąty, rąby, co Wam się tylko podoba. Krakersy wkładamy teraz do nagrzanego piekarnika na 180 stopni i pieczemy od 15 do 20 minut. Im cieńsze krakersy zrobicie, tym krótszy czas pieczenia. Możecie w granicach 15 minut zerknąć, czy są już właśnie upieczone, chrupiące. Widzimy się po upieczeniu. Krakersiki gotowe. Takie krakersy, jeśli nie zjemy od razu, to trzeba zapakować do szczelnego pojemnika, bo inaczej szybko nabiorą wilgoci. Możemy jeść same lub na przykład z sosem tysiącowym lub z... Takie krakersy możemy jeść same lub na przykład z sosem tysiąca wysp lub z sosem czosnkowym, czy też jaki tam uwielbiacie. Chrupiące? Chrupiące. I o to chodzi. Mają być chrupiące. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia keto naleśników i keto chlebka z twarogu. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!